Żołnierze Grypa Pomorskiego, w tym działacze Stronnictwa Narodowego i Polskiego Związku Zachodniego, którzy od pierwszych dni września 1939 roku stanęliście w obronie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Kościoła Świętego, którzy oddaliście życie w Lasach Pieśnickich, w Lasach Szpęgawskich, w Lasach Mirachowskich, w Borach Tucholskich, w obrozie Zagłady Sztutow, którzy zginęliście z rąk oprawców Gestapo, NKWD i UB. Wzywamy was do apelu. Pojednania to uchwały. Poruczniku Józefie Dambku, twórco i dowódca Grypa Kaszubskiego i Pomorskiego, który ściśle współpracując z księdzem pułkownikiem Józefem Wryczą dowodziłeś bohaterską walką o wyzwolenie Polski na całym Pomorzu, zginąłeś 4 marca 1944 roku z rąk Gestapo. Stań do apelu. Porucznika Augustynie Westfalu, synu ziemi bejherowskiej, dowódco Grypa Pomorskiego, który kierowałeś Gryfem do końca swojego życia podstępnie zamordowany przez bejherowskie UB w 1946 roku. Stań do apelu. Kolejna polu chwały. Poruczniku inżynierze Grzegorzu Wojewski, komendancie naczelny pionu wojskowego Gryfa Pomorskiego, założycielu organizacji Polska Żyje Bejherowie, który został skrytobójczo zamordowany w 1945 roku przez NKWD i UB. Stań do apelu. Dokumentalisto i kronikarzu Grypa Pomorskiego, Janie Gończu, biedny synu ziemi kościelskiej, weteranie 2 wojen, który zginąłeś skrytobójczo w 1945 roku z rąk NKWD i UB. Stań do apelu. Janie Pińczyku, komendancie Grypa Pomorskiego w powiecie chojnickim, bohaterski leśniku, który zostałeś bestialsko zamordowany podczas tortur w gdańskim Gestapo. Stań do apelu. Obrońcy bunkra Zielony Pałac w lesie pod Bęcikałem, którzy polegliście po bohaterskiej walce w dniach 21 i 22 marca 1944 roku z niemiecką żandarmerią z Chojnic i Waffen SS z Wielkich Chełmów, Józefie Doraba, Edmuncie Kroplewski, Franciszku Lespanie, Józefie Mrozik, Stanisławie Przytarski, Leonie Schutenberg, Wojciechu Wilkusie, stańcie do apelu. Obrońcy Gniazda Gryfitów, bunkra Komendy Głównej w Kamienicy Królewskiej, Janie Kwidziński, Bernardzie Michałko, którzy walczyliście do bohaterskiej śmierci z przeważającymi siłami Wehrmachtu i Gestapo do ostatniego naboju. Janie Pikusie, przedwojenny wójcie Kamienicy Szlacheckiej, organizatorze Komendy Głównej Grypa Pomorskiego w swoim gospodarstwie przy Rowiu, pojmany przez Gestapo i zamordowany w Słupkowie. Stań do apelu. Bernardzie Pawski, członku Komendy Głównej porucznika Grzegorza Wojewskiego w Niszku pod Grudziądzem, który zginąłeś od zbrodniczej ręki UB w 1949 roku. Stań do apelu. Żołnierze Grypa Kaszubskiego, którzy zostaliście straceni 16 lipca 1941 roku przez miejscowych gestapowców w Dniu Święta Matki Boskiej w Szkaplernej w Siarowie, Antoni Naczku z Tuchlina, Janie Dąbrowski z Kamienicy Królewskiej, Franciszku Paszka z Kartuz, Józefie Głodowski z Gowekina. Wzywamy was do apelu. Obrońcy bunkra Ptasia Pola w Lasach Mirachowskich, Janie Grupa, Klemensie Studziński, Janie Os, którzy oddaliście życie za wolną Polskę. Stańcie do apelu. Na polu chwały.
Żołnierze Gryfa Pomorskiego, którzy przy barku 24 marca 1944 roku zostaliście podstępnie zamordowani przez zbrodniarzy gestapowskich, z których wielu potem przeszło na usługi NKWD. Bohaterscy grychowcy Franciszku Hefcie, Leonie Lipski, Antoni Dyłaku, Józefie Jankowski, Stanisławie Patoka, Bronisławie Brunka, Janie Gierszewski, Leonie Gimca, Franciszku Chrapkowski, Franciszku Hetmański. Wzywamy was do apelu. Bohaterscy obrońcy bunkra pod Kuleczkowem, którzy zginęliście za wielkość polskiej ziemi kaszubskiej. Alfredzie Lepper, Pawle Litkę, Stanisławie Krepa, Leonardzie Kustoszu, Franciszku Miot, Leonie Niemcu, Teodorze Stuba, Klemensie Stuba, Augustynie Rodę, Janie Liponie, Wiktorze Litkę. Stańcie do apelu. Odlegli na polu chwały. Marianie Herholdzie, pseudonim Szczupak, komendancie powiatowy Gryfa w Tczewie, który zginąłeś ze zbrodniczej ręki UB w niewyjaśnionych okolicznościach w 1948 roku w Stargardzie Szczecińskim. Wzywamy cię do apelu. Wzywamy wszystkich walczących na Pomorzu znanych i nieznanych żołnierzy Gryfa Pomorskiego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych patriotycznych formacji wojskowych, którzy oddaliście życie walcząc za wolność ojczyzny i w obronie Kościoła Świętego. Stańcie do apelu. Wszystkim wam cześć i chwała. Dziękuję. O polski naród.